Szwagier, przywitaj się. Siema wszystkim. Pozdrów ziomku z roboty. Oni są zdrowi. No i od... Aha, ty poluzowałeś? Nie, z tej nie. Nie, na razie to kręcę. Jaki to jest klucz? 17? 19. Och. Kurwa, brakuje 19 już. Ziomki z roboty za złoty 23. No wiecie, o co chodzi. No niestety tak jest. A no cóż. Trzeba było się szkolić. Trzeba było się uczyć? Na youtubera? No i co miałem ci, a no i mówiłem, przy tym dzwoniłem do tego pana mechanika, no i mówił, żeby tam nie wozić. Co? Żeby tam tego nie zawozić, tego do szlifowania. Że oni tam mu kiedyś przy 30 spierdzielili, no ale przy tym rusku mnie zrobili, no i nie wiem. Wysłał mi jakiś jeszcze w Bilczy jest, nie wiem. Że on tam z tirów tam zawoził. Można zadzwonić, zapytać się ile i kiedy przede wszystkim. Ile takie coś, noż blok to ile tam szlifują? Za jeden dzień, bo pierdzielił. No ale jak roboty mają, musi poleżeć, odpocząć. Czy tam nic chyba przecież przy sprzęgle nie trzeba rozpinać. Wyjedzie, to nie w rusku, to nie że rusek. Nie pamiętam. No, będziemy szarpać. Palę rusznego i... Żeby tylko kabina nie odjechała. Ruszkiego pali, będziemy siepać. Ciężko gdzieś te śruby idą. Czekaj, jak to je tak dokręci? No nie wiem. Do góry, nie? Do góry, no. Sam wyjedzie. Zobacz. Elegancko. Czy jeszcze do góry? Jeszcze do góry posiedzi. Bo jest koło zamaszyste i dlatego tak. Środek ciężpłe. Ciężpłe się zmieni. No dobra. Elegancja Francja. Elegancko zażygamy. A tutaj to... Nie, no tutaj to jest nie wiem od czego. Stąd chyba może idzie mokre. Tu jest mokre, silnika. No. No dobra. Może trzeba by co na czym to postawić, nie? No jakbyśmy się teraz może... To? Odkręcili to i dopiero... Tylko... Może by to... Trochę... A jakbym to... Abym postawił... Mam taką paletę małą, postawił paletę... Na palecie między tymi i później dopiero znowu do góry to wziął? Żeby tam to nie dyndało? Czemu? No bo jest smog to. Aha. Jest poniżej granicy. Ale ta, ale pa, a dobra, a czekaj. No dobra, jest smog, jak położysz to. trafił, to... A jakby go to trafił... Aha, to nic nie da. Nie, nic nie da. Bo trzeba było smoka wykręcić. Dobra, pasy to tam. No to co, teraz to trzeba by to... Odwiązać i... Tak? I go pykniemy w tamtą stronę. Na paleciarce to sobie już poradzimy. Waleje się olej. Znaczy, poczekaj, weźmy puść, jeszcze za. Może by to wyciągnął? Co? Tu się chujowo się strzyma. Żeby podnieść go, przesunąć. Teraz go podniesiemy. Poczekaj, dobra, to może na razie nie ruszaj. Odkręcimy go. To odkręcimy, to trochę będzie lżej. I będzie lżejszy, to się go przesunie. Może jeszcze 13, jak nie. Ale czekaj, może trzeba by to tu jeszcze poznaczyć. Co? Poznaczyć tu, nie? Tu. Tylko czy to jest ten znak? Przejedźcie może czym? Gdzie mam tutaj markera? Będzie? Będzie. To rozbierał. Kto to składał? A klej dobrze trzyma. No, klej pierwszy słowo. Co, nie chce iść? To na razie śrubki niech będą się zakręcić przy tej stopie. Dobra, to później. Nie odkręć na razie tą, pojedynczo, no, żeby nie... Przekręcić mi to. Żeby nie pomylić tego. No i dobra. Właśnie, jak te? Na korbowodach też wymienialiśmy, nie? Czy tylko na wale? Nie, na wale. Na wale tylko? A nie na korbowodach też? Podkładał tylko, żeby nie te... Ale tu też chyba. Czy nie? Tutaj no też. Też. No. Nie no, coś te za ładnie by to wyglądały. Tak? No tyle. To chyba za ładnie wyglądało wszystko. Mnie się wydaje. Gdzie? Na razie nic nie widzę. A ty żeś go w tę stronę wypychał? No. Czekaj, czy trzeba by czymś to takim kurde cię... Jeszcze wałem ja bym przekręcił. Jeszcze go wypchnie, nie wiem czy go wypchnie. Nie, go już nie wypchnie. Ale coś się zablokowało. Zablokowało się, czy coś się zrobiło? No to może ten... Wejmiesz, to niech będzie tak jak teraz, o. I chodzi o to, żeby tak było. No i nie wiem. Co to mu to da? Nie wiem. Tu też jest wyjebane. Nie wiem jak te tłoki, no. O, ten to tutaj jest... Tu jest przyrysowany trochę, widzisz? powinno niby wyjść. Ja to pukałem w to. Najwyżej. No bo tak czy tak to... Przekręć, to go jeszcze wypchnie. O, stop. Stop. Ten tak samo. No cóż innego widzisz, jakieś nic. Cóż możesz innego? To będzie tak. To tylko było chwilowe to. Chwilowo pomogło, w sensie na jeden sezon, nawet może nie. Dobra. Wypadła ta. No nie wiem, na jakim tam jesteśmy, na jakim etapie skończyłem nagrywanie ze szwagrem, ale udało nam się go tutaj przełożyć na palecie. No jeszcze jakoś tam niefortunnie trochę to leży, ale jednak jakoś tam udało nam się wyjąć wszystkie korbowody z tłokami. No i tak to się prezentuje. No widać, że są wytarte. Najgorszy korbowód, pierwszy od rozrządu. Zobaczcie, jaki jest przytarty. Mi się wybić tuleje, miałem robić taki ściągacz, ale wziąłem młota i zacząłem prać, no i udało się wybić. Tuleje w miarę jakoś tutaj, na pierwszej oczywiście mało co syfu, na drugiej też. Na trzeciej coś się zaczęło zbierać, no a na czwartej to mamy jakieś... O, proszę zobaczyć. Tak to się prezentuje, o może tak. Tyle mułu wszystkiego zrobiło się na czwartym cylindrze. Wszystko to jest kamień, bo prawdopodobnie silnik był wcześniej eksploatowany na wodzie. Ja przeszedłem na płyn, a wiecie, że płyn, z tego co się orientuję, on troszeczkę właśnie robi tak, że odtrąca ten kamień, który znajdował się na bloku, no i to są efekty właśnie tego, że ten tłok praktycznie mało co miał, mało co był chłodzony, no taką ilością takiego syfu, takiego osadu, no to ta tuleja po prostu nie była dość w dobry sposób chłodzona. I co tutaj jeszcze mogę wam powiedzieć? Też wyszedł jakiś problem z tego typu, że tarcza sprzęgła nie bierze równo. Prawdopodobnie będzie trzeba, i są takie kilka punkcików w zasadzie jest na tym kole, no i je po prostu by trzeba było przetoczyć, przeszlifować, po prostu zebrać tą powierzchnię, która się tutaj znajduje z tymi uszkodzeniami, żeby ta tarcza po prostu mogła lepiej prać, bo widać tutaj gołym okiem, że tarcza ta jakby pracuje tą częścią, tutaj jakoś gdzieś nie dolega, no nie dolega całą ta jakby płaszczyzną swoją do koła zamachowego czy do docisku. No tarcza pójdzie nowa, wymieniana była 4 lata temu, no i już jest zjechana dość mocno. Łożysko jeszcze jako tako, ale też będzie trzeba wymienić tam. I co mogę wam tutaj jeszcze powiedzieć na tym etapie? No jutro może będziemy rozkręcać wał, bo przyjedzie pan mechanik. Chciał sobie tam zobaczyć, zerknąć co i jak. Będę musiał umyć blok. No a więc tak, pan mechanik Świetlik był u mnie właśnie, ja wiem, z pół godziny temu. No i co tutaj, diagnozę postawił taką, że jednak ja się myliłem, także mówię jak jest, rozrząd jest, jednak był dobrze ustawiony, no, po prostu moja niewiedza, no dobra, tak każdemu się zdarza, trzeba się po prostu przyznać do błędu, nie mówić, że coś jest, a później wyszło jak wyszło. I co wam mogę powiedzieć, wałek rozrządu jest do wymiany, bo jest wytarty. Nie wiem, czy do regeneracji, czy da się go zregenerować. Napiszcie mi w komentarzach, czy można takie coś zregenerować. Jeśli tak, no to napiszcie po prostu. A jeżeli nie, to będę musiał kupić po prostu jakiś nowy. Zęby, koła te od rozrządu też będą prawdopodobnie do wymiany, bo przy głębszej tutaj analizie tak... spojrzeliśmy i na niektórych zębach już widać, że po prostu są wytarte. Jedynie to koło pośrednie jest chyba wymieniane było, bo ono jest w najlepszym po prostu stanie. Co? Szklanki popychaczy też są po prostu wytarte. Tu mam chyba szklankę. O, też są wytarte, widać jest taki dołek. Prawdopodobnie, znaczy no trzeba będzie po prostu wymienić je. Będzie trzeba jeszcze przeszlifować koło zamachowe, bo niestety, ale tarcza sprzęgłowa bierze tylko powiedzmy po tym obwodzie, co no wał trzeba będzie zdjąć, to może już jutro. Pompę będzie trzeba już zawieźć, żeby to jakoś upłynić. No i jeszcze chyba zajrzymy do skrzyni, otworzę dekiel. Zobaczymy jak skrzynia będzie wyglądać, bo jeśli skrzynia będzie jeszcze do remontu, to chyba będziemy wyjeżdżać skrzynią, ale nie wiem, no to zobaczymy. Lepiej, żeby tam nic nie było, bo trochę mi się nie chce tam modzić, bo kabina jest, nie wiadomo jakby to wyglądało. Jakby to trzeba było zrobić, by trzeba było jakoś podstawić tę kabinę, zdjąć bak to i jakoś ją wyjechać, no nie wiem. Szczerze powiedziawszy, ciężko z tym. Co więcej, no brudu jest, będzie trzeba to myć jakoś, no po prostu trzeba już wszystkiego się pozbyć, żeby blok był golutki i wezmę jakoś to dimerem, wymyję czy coś, jakoś to psikam gorącą wodą, będzie trzeba to po prostu wymyć i tak to się wygląda, także takie są po prostu wyniki dalszej analizy, diagnozy, przepraszam, silnika. Chcieliście filmik, także może dzisiaj go zrobię. I co wam mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Chyba wszystko, no cóż więcej. No co będzie, to będzie. Będzie trzeba dekiel wymienić, jednak zrezygnujemy z odrzutnika, założymy na uszczelniacz. Tutaj o tym mowa. No koszty, jeszcze raz koszty, ale jak się zrobi, to będzie maszyna chodzić. Będzie maszyna chodzić, no wiadomo, że trochę pieniędzy w nią już włożyłem, no ale już jak się powiedziało A, to teraz trzeba powiedzieć B. I tyle, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dajcie znać, czy da się zregenerować taki wałek. Jeżeli nie, no to będzie trzeba nowy kupić. Także dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś robił podobne rzeczy z tym wałkiem. I tyle. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinka z remontu. Pozdrawiam was.